Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę o się, za chwilę zaczniemy. Pana godność? Nie posiadam. O imię pytam. A, Józek jestem. A co pan ma na sobie? Dobra, nieważne. W ramach przypomnienia, jest to rekrutacja do asystenta profesora Naruto, czyli mnie. Zadam panu teraz kilka pytań w celu zweryfikowania wiedzy. Czy wszystko jest jasne? Tak. Okej, na początek coś łatwego. Jak nazywa się główny bohater? Ha, to jest akurat łatwe. Naruto Shippuden oczywiście. Rozumiem. To kto pana zdaniem w drużynie siódmej płakał najmniej? No jakby nie patrzeć, to Sakura. O, a to ciekawe, proszę rozwinąć. No bo tak, Naruto płakał za dzieciaka bardzo dużo, bo go nienawidzili, a Sasuke... Przepraszam, czy powiedział pan Sasuke? Tak, no wie pan, ten emo chłopiec, no ale kontynuując, no Sasuke też trochę płakał sobie tam, bo wie pan, kiedyś wyszedł sobie się pobawić, wraca do domu, a rodzice już się nigdy do niego nie odzywali. No trochę cringe jak dla mnie, ale no dobra, trudno. Aha, dobra. Przypomni pan, jak się pan nazywał? Józek, miło mi. Dobrze, panie Józku, proszę mi wymienić kilka najbardziej nienawidzonych postaci. No to oczywiście wcześniej ci wspomnieli Naruto, Sasuke, Kakashi, no i Jiraiya. Ten ostatni to już w ogóle nie powinien się tutaj pojawić w tym anime. Nie wiem, po co został stworzony. Dobra, to już wiem, z jakich CBR, z jakich stron pan korzysta. Dobrze. A co pan powie o Danzo? O, czekałem na to pytanie. Ogółem przygotowałem się nawet do niego. No wie pan, to jest bardzo spoko koleś ogółem. No, zobaczy pan, bardzo się starał o tą wioskę zadbać i kierował się rozumem, nie to co niektórzy, nie? No i wszystkich traktował na równi, nieważne czy byłeś wyżej czy niżej w hierarchii. No, z tego co czytałem na niektórych forach, no to bardzo, bardzo lubię na postać. Dobra. Na co chorował Itachi? No, to była uszczelka pod głowicą. Słuchaj, Shiro, co ty myślisz, to są jakieś żarty? Wypierdzielaj. Won powiedziałem. No szkurde, przyjdzie taki jeden z drugim. Boże, na świętego Deuciego, ja już sobie nie daję rady. Następny, panie Jadziu, następny. Witam już teraz tak bardziej na poważnie, bo to jest poważny program, wiadomo. Dzisiaj, jak w temacie widzicie pewnie w tytule, 10 najlepszych nauczycieli Konohy 11. Ogólnie oczywiście jak to w tym programie, tutaj nie ma żadnego przygotowanka, ja po prostu siadam i rozmawiam. Jest to też bardzo prosty sposób, żeby zrobić filmik bardzo szybko, a taką mam potrzebę. I też dawno nie było profesora, dawno się nie śmialiśmy, prawda? Chciałem zrobić całą rekrutację taką, wiecie, 8-10-minutową, ale to za dużo by zajęło mi czasu, więc uznałem, że będzie to wstęp do profesora i lecimy. Powiem tak, ta topka, tak jak mówiłem, jest bez przygotowania. Ja kiedyś zamierzam zrobić ranking nauczycieli w Konoszce, ale już widziałem kilka fajnych absurdów, do których po prostu sobie przejdziemy. Standardowo po prawej macie przetłumaczone przez Google tłumacza, po lewej macie po angielsku, czyli powiedzmy oryginał. I może przeczytajmy sobie najpierw te teksty, które są gdzieś tutaj wymienione. Konoha 11 to młodzi ninja z Naruto, którzy mają wielu nauczycieli, którzy pomagają im trenować i stać się niezawodnymi w walce. Okej, wszystko jasne. Fani serii Naruto wiedzą, że każda szkoląca się drużyna shinobi ma przydzielonego własnego sensei, aby pomóc im budować swoje umiejętności. Nie są to jednak jedyni nauczyciele, których mają. Szczególnie wśród Konohy 11 było sporo nauczycieli, którzy pracowali z różnymi nastolatkami, gdy ich umiejętności rosły w całej serii. No to prawda. Oprócz swojego senseja, niektórzy członkowie zespołu mieli wyspecjalizowanych mentorów. Sam Naruto miał przydzielonych różnych ludzi, aby pomogli mu wykorzystać i opanować umiejętności ogonia z tej bestii. Nawet Ino przeszła specjalistyczne szkolenie od jednego z jej rówieśników. Zastanawiacie się? Dowiecie się później. Ostatecznie rozwój Konohy 11 pokazuje, jak ważną rolę w historii odgrywają nauczyciele. No i nie wiem, czy widzieliście to, czy przyciąłem, ale na dole już widać, kto jest na miejscu 10. I już tutaj wszystko ładnie wyrównamy, lecimy do miejsca 10. No i na miejscu 10 jest oczywiście Yamato, który jest bardziej środkiem ostrożności niż nauczycielem. I tutaj mówię, bez przygotowania byłbym w stanie w to uwierzyć, po prostu. Bo rzeczywiście Yamato był takim środkiem ostrożności, jak to jest napisane, który po prostu miał niwelować efekty ogoniastej bestii Kuramy w Naruto. Czy uczył? No właśnie tutaj jest pewien problem. Być może coś tam ich nauczył, ale ja tego nie pamiętam. Jeżeli mówimy tu o Yamato, który jest nauczycielem tej nowej siódemki, powiedzmy Saya, Sakury i Naruto, to kojarzy właśnie momenty, gdzie po prostu on powstrzymuje
ogoniał z tą bestię, jak w walce z Orochimaru chociażby, trochę późno, ale się udało. Na pewno przyczynił się do treningu Rasen Shurikena, bo tam też ta bestia z niego się wydobywała, ale czy nauczył czegoś? Nie powiedziałbym, więc póki co, powiedzmy, że nie znając kolejnych przykładów, można powiedzieć, że spoko, Yamato to na 10 miejscu może być. Na miejscu 9 jest Anko. No i tutaj jest, że była uczennicą Orochimaru, że tam nadzorowała egzamin na Chunina i tak dalej. I znowu, tutaj idzie się jeszcze zgodzić, chociaż szczerze mówiąc, no to Anko jeszcze bardziej mi się nie nadaje na nauczycielkę, bo ona jakby nie miała za bardzo w ogóle takiej funkcji jak nauczyciel, mam wrażenie. Ona była po prostu takim nadzorcą na egzaminie na Chunina i poza tym nie miała w ogóle nic wspólnego z Geninami, tak sięgam pamięcią, nie? Tam miała trochę związanego właśnie z tym Orochimaru, a później Kabuto i tak dalej, no ale Anko, no ona tak naprawdę, co się kojarzy, była przed egzaminem na Chunina, w trakcie, oraz wpierdziela Dango. To jest Anko ogólnie, nie? I nie wiem po co wrzucić ją tutaj, jeżeli uważasz go za to, że nie jest nauczyciela, ale ja wiem w sumie dlaczego. Bo musi być 10, musi być ta okrągłutka, piękna liczba, która jest 10, bo później są jeszcze większe absurdy, ale nawet jeśli, to ja bym wrzucił Anko na 10 miejsce, a już bardziej Yamato na 9, no bo Anko nie jest nauczycielem samym w sobie, znaczy ona nie miała pod sobą jakichś takich geninów, nie? Także hej, no to już prędzej chyba ten Yamato jest lepszym niż Anko, moim zdaniem, tak. Miejsce 8 to Kurenai. No Kurenai to już w ogóle jest opluty nauczyciel, naprawdę nic o niej nie wiadomo, tak jest, tak jak tutaj jest napisane. No i zaraz powiecie, gościu, trzecia pozycja i na to się zgadzasz. No nie ma z czym się tutaj nie zgodzić póki co, no bo no, Kurenai, co o niej możecie powiedzieć? Tak z pierwszej lepszej mańki w głowie. Hej, jestem świetna w genjutsu, próbowałam nie złapać Itachiego. No nie ma nic, tak naprawdę. W ogóle już pomijając fakt, że cała drużyna ósma, jak i w ogóle wszystkie inne drużyny poza Naruto, to chyba 5% czasu antenowego w porównaniu do Naruto, Sasuke i Sakury, więc nie ma tam za bardzo czegokolwiek, ale też Kurenai no nie miała co pokazać. Kto miałby mieć w ogóle tutaj predyspozycję do genjutsu? W jej drużynie. W ogóle to jest trochę dziwne, że ona jest właśnie taką wow, jest tu super pod względem genjutsu, ale nie ma kogo nauczać, bo rzeczywiście, no szczerze mówiąc, no jakby nie patrząc, że Kakashi ma Sharingana, to ona bardziej by pracowała do drużyny siódmej, gdzie chociażby Sasuke mogłaby czegoś nauczyć, nie? A tutaj, no średnio. Ale wciąż? No to, może na 8 jest spoko, bo musiała coś zrobić, tak? Progres widać było w drużynach i 8 i innych, widać jakiś progres było, tylko nam go nie pokazano. Z tego co widzieliśmy, nie możemy powiedzieć nic, więc szczerze mówiąc, to już bym polemizował tutaj, czy wrzucić ją na 9 miejsce, w mojej topce oczywiście, gdzie na 8 wtedy by wskoczył z powrotem Yamato, bo coś tam pokazano, znowu, on jakoś nie uczył, ale przynajmniej miał jakieś informacje, jakąś wiedzę, którą mógł wykorzystać w drużynie 7, opanować tego Naruto, cokolwiek mógł dać, więc no tak nam pokazano więcej Yamato niż Kurenai zdecydowanie. No a w drugiej serii już później była w ciąży, więc rzeczywiście kompletnie nic nie robiła. No Kurenai jest straszną porażką, jeśli chodzi o nauczyciela, bo jak jeszcze cokolwiek wiemy o pozostałych nauczycielach, to o niej naprawdę nic. Miejsce 7 to Sakura. Okej, w sensie tu się zaczynają absurdy. Tak jak mówiłem, oni muszą mieć 10 pozycji, więc wstawili Sakurę, że uczyła Ino. Sakura jako nauczycielka. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek wypowiedział te słowa obok siebie. W sensie, nie licząc może Boruto, czy ona coś tam robi, być może. W każdym razie,
niezaprzeczalnym jest, że Ino się dużo od niej nauczyła. No było to widać nawet w anime wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, bo były jakieś tam arki, gdzie Ino się uczyła, Sakura trochę nawet jej kibicowała, cieszyła się z nią, ale jakby jak to zobaczyła, to już zgrzyty były. No i to było spoko, ale nazwać ją nauczycielką... No hej, to trochę bez sensu moim zdaniem. To tak jakbyście mieli Akademię Ninja. Macie Akademię Ninja, macie 10 osób i wszyscy się uczą klonów. Jedna osoba umie klony, idzie do drugiego kolegi, który nie umie klonów i powie: ty, bo ja to zrobiłem tak, tak, tak i już nazywam go nauczycielem? Nie powiedziałbym, tylko dlatego, że uczą się tego samego? No, to takie wiecie, podpowiadanie komuś. Nie nazwałbym tego nauczycielem. Tak jakbyście mieli test gdzieś i ktoś wam podpowiada, daje gotowe odpowiedzi. Nie wiem, no naprawdę nie mam pojęcia jak to ugryźć. Dla mnie Sakura to żaden nauczyciel, jeżeli chodzi o Naruto i Naruto Shippuden. Gdzie tu nauczanie tej Ino? W sensie no było jakieś, ale to jest bardzo naciągane, że nazwać Sakurę nauczycielką wtedy. Ale wiecie, 10 punkcików musi być, tak? Miejsce szóste to Tsunade. Bo jeszcze przedtem nie powiedziałem o tej Sakurze. No to ja bym ją w ogóle walnął na ostatnie miejsce, z racji tego, że nie powinna być w tym rankingu. Ale Tsunade... czy była dobrą nauczycielką? No myślę, że tak. No jakby z niczego zrobiła coś, prawda? A to nie jest takie proste. W sensie, no tak naprawdę Tsunade pokazała... to, co potrafi najlepiej i przekazała tą wiedzę dalej, nie? W sensie to... Ktoś może powiedzieć, no tak działa każdy nauczyciel, no i spoko, no i tak to ma działać. I rzeczywiście coś tam potrafiła widocznie, nie? W sensie umiała też przekazać wiedzę, pomimo tego, że może zrobiła to tak trochę na... ja to będę cię może uczyć i tak dalej, ale później już się bardziej zaangażowała w trenowanie tej Sakury. No i rzeczywiście, no nie można powiedzieć, że była zła, skoro potrafiła coś nauczyć. Czy na tej pozycji pasuje? Myślę, że tak, ponieważ powiedzmy, że nie znamy kolejnych. Ona nie miała za dużo protegowanych, nie? No bo kogo możecie wymienić? Sakurę? Czy może jeszcze wymienicie, prawda, pewną postać, której nawet imienia zapomniałem? Czekajcie, muszę wygooglować, bo wiem jak się nazywa świnia, Tonton, a nie pamiętam jak się nazywa ta, wiecie o kogo chodzi. No dobra, chodziło mi o Shizune, naprawdę, zapomniałem jak się nazywa, bo Tonton ma więcej czasu antenowego niż Shizune. Także, czy ona jest dobrą nauczycielką na tym miejscu? No tak, ale od tego momentu w sumie powinien się zaczynać ranking dopiero. Czekajcie, a nie, bo jeszcze jest Kurenai, więc tak naprawdę... no dobra, może jeszcze zaliczymy tego Yamato. No to by było, że tak, Kurenai miejsce 8, Yamato miejsce 7 i Tsunade miejsce 6. I to jest póki co tyle. Nie wiem, czy mam coś dodawać. No naprawdę Tsunade się spisała, tak? No bo coś zrobiła, więc git. Miejsce 5 to Jiraiya. I powiem tak, na pewno Jiraiya jest lepszym nauczycielem niż Tsunade. Tutaj są takie bzdety w sumie napisane, jak to, że zwykle bardziej frustruje Naruto niż pomaga. Coś tam, że kradnie mu pieniądze albo zostawia go na kilka dni. No przecież nie będzie z nim cały czas siedział. Ale finalnie Jiraiya bardzo dużo nauczył Naruto. Samego Naruto, nie? W sensie on już nawet nie zrobił od zera do bohatera, można powiedzieć, bo tak było w przypadku Tsunade i Sakury, która naprawdę nie potrafiła nic w pierwszej serii, a w drugiej już naprawdę była kozakiem. A tutaj i tak już wziął kogoś mocnego. Czy ten styl nauczania był, jakby to nazwać, taki wow, idziemy do akademii, idziemy na studia, będziemy się uczyć fajnych rzeczy? Nie, ale czy był efektywny? No kurde, no z Naruto zrobił naprawdę dużo rzeczy. W sumie po części nawet można by zaliczyć, że dzięki niemu, dzięki Jirai nauczył się Sage Moda, nie? W sensie, jak ktoś powie naciągane, bo nic nie miał tutaj do powiedzenia, no ale jakby już samo to, że był tak dobry dla niego, jak był dla niego jak ojciec, że Naruto chciał podążać jego ścieżką, to już dużo mówi, nie? Ale nawet nie patrząc na Naruto, macie Nagato, Yahiko i i Konan. No to rzeczywiście też coś zrobił,
On jakby nauczał samych koksów. Minato jest tego od groma, których naprawdę on miał samych kozaków. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę, czy miał kogoś, kogo może pominąłem, tak? No jeszcze miał jakieś tam dwóch no-name'ów, ale o nich kompletnie nic nie wiemy. Także to olejmy. No to zobaczcie, że Jiraiya musi mieć jakiś tam myk do nauczania. Czy jest to najlepsze na świecie? No oczywiście, że nie. Ale no hej. Musiał mieć jakąś wiedzę, którą, czy na pewno miał wiedzę, którą umiał jakoś przekazać. I może on nie był też takim człowiekiem, który by prowadził całą grupę świetnie. No, miał właśnie te sieroty, coś tam im pokazał, ale bardziej myślę, że skupiał się na indywidualnych jednostkach, nie? I umiał jakby z nimi rozmawiać. Czy właśnie to frustracja i tak dalej. No przecież to były gagi. Oni się na siebie wkurzali, ale on go uwielbiał. No kurde, no na tym to polega. Dlaczego wytykać właśnie takie rzeczy, które moim zdaniem są nawet lepsze, no bo ja zawsze też miałem coś takiego, że jak chciałem komuś coś wytłumaczyć, no próbowałem wejść w jego buty, tłumaczyć, nie wiem, nawet głupie rzeczy pokroju programowania niektórych, no niektórych takich małych kwestii, nie, sam nie jestem programistą, ale coś tam potrafiłem i kiedyś miałem komuś wytłumaczyć, to zawsze chciałem to wytłumaczyć w taki sposób, żeby odnieść się do rzeczy, nie wiem, realnych, głupiego stołu czy cokolwiek, żeby to miało jak największy sens. No i czy tak nie było w przypadku Naruto i Jiraiya? No myślę, że było, więc Jiraiya naprawdę jest poziom wyżej od Tsunade i znając innych nauczycieli, ja bym powiedział, że jest bardzo nisko. No ale póki co, jak najbardziej na piątym miejscu jest Gituwa. Zobaczymy, kto jest następny. Miejsce czwarte to jest Gai. Czy umieściłbym go tutaj? Na pewno nie. W sensie umieściłbym go pomiędzy Tsunade a Jiraiją, czyli Gai na piąte miejsce, Jiraiya na czwarte. Dlaczego? No bo Roka wyszkolił naprawdę dobrze. W sensie to jest kopia, nie? Ale co z tego? W sensie to wszyscy są kopią. W sumie zobaczcie, że Naruto to trochę Jiraiya, Sakura to trochę Tsunade, Rock Lee to trochę Gai. Czy to źle? No nie, no Gai jest kozakiem już, jeżeli chodzi o te bramy. I tutaj trochę się kończy, bo Gai no głównie trenował Roka, ale to nie tak, że olał totalnie ten Inejiego. Nie był dla nich tak właśnie, nie był takim dobrym nauczycielem dla nich. Nie był takim świetnym nauczycielem dla nich, jak był dla Roka. Ale to nie tak, że po prostu ja trenuję Roka, elo, wy nic nie róbcie razem. Bo nawet jakby pomyśleć, głupie sparingi Roka z Nejim, to i tak jest trochę też trenowanie Nejiego, tak? No ten to jest opluta totalnie, ale to przez wszystkich, już przez samego autora również. Więc Gai po prostu wykonał swoją kwestię. Nie rób nic z ten, bo po co? Tak wyglądała kwestia Gaja. Więc no on wytrenował tak czy siak już więcej osób niż taka Tsunade. I myślę, że spoko. I on chciał. On jest taki, wiecie. On jest taki bardzo przyjemny. On chce trenować. On chce spędzać czas ze swoimi uczniami. No to jest naprawdę dobry nauczyciel moim zdaniem. No tylko, że głównie faworyzował tego jednego człowieka, co nie jest najlepszą opcją. Ale na pewno jest całkiem spoko nauczycielem, moim zdaniem. Miejsce trzecie to Asuma. I co mogę powiedzieć? Ten tekst, który tu jest napisany, myślę, że jest do przełknięcia. Pozycja. Myślę, że też. Myślę, że nawet wyprzedza Jiraiya. Dlaczego? Bo on... Znowu, to jest trochę faworyzacja Shikamaru, bo Shikamaru miał największy jakby ark, w sensie najwięcej do powiedzenia z Inoshikacho, jak mamy być szczerzy, ale no on miał wpływ na nich bardzo wielki, nie? W ogóle na Shikamaru to już puch, ale nie tylko, bo Naruto też nauczył tego opanowywać naturę wiatru, pokazał mu, jak to działa i tak dalej, nie? To znowu to się trochę nie wywodziło z tego, że hej, ja ci pokażę, bo ty ją masz, tylko przyszłeś do mnie, to ja ci pokażę. Ale to nie zmienia faktu, że on właśnie nie skupiał się aż tak na
jednej osobie, no tak jak tu jest napisane, i tolerował tą Ino, zawsze dobrze się z nimi dogadywał, nie? No kurde, mieć takiego nauczyciela, z którym możecie sobie iść, teraz byś powiedział na piwko, a oni po prostu szli sobie na jedzenie i sobie rozmawiali, bardzo zżyci byli z tym nauczycielem. No nie widzimy więcej poza tym tak naprawdę, no bo tutaj głównie pokazane nam jest jedno pokolenie, ale też dużą stratą był ten Asuma dla nich. No potrafił na pewno przekazać wiedzę i dostosował ją do swoich wszystkich uczniów, mam wrażenie, po prostu. Więc to trochę moim zdaniem lepiej zadziałał niż Jiraiya, bo Jiraiya miał jakby silniejszych protegowanych, no bądźmy szczerzy, i też mógł im pokazać silniejsze rzeczy, ale to nie podtrzymywało samą siłę, moc, nie? Tylko po prostu o to, jak byli w stanie nauczać, tak? Czy to było dobre, czy to było efektywne, czy mieli co przekazać, więc moim zdaniem Asuma jest spoko na tym miejscu, ale znowu, wiedząc, kto jeszcze został z nauczycieli, możecie mieć takie co? I zaraz będzie takie co? Miejsce drugie to Kakashi, totalny bullshit, z dwóch powodów. Nie jest on dobrym nauczycielem. Dwa, ta topka to nie jest topka 12 shinobi, tylko 11. I teraz, zróbmy taki szybki konkurs. Pierwsze, co wam wpadnie do głowy, jak powiem to zdanie. Kogo najbardziej trenował Kakashi? Dobra, wszyscy pomyśleliście Sasuke, prawda? Ale w 11 Konohy nie ma Sasuke. 11 Konohy to są wszyscy poza Sasuke. Jest, patrząc, powiecie, Naruto, Sakura, tam Kiba, blablabla. Ci wszyscy, którzy przed chwilą w sumie byli pokazani, ale tam nie ma Sasuke, więc głupim argumentem jest, że Sasuke, nie wiem po co zrobił 11, mogli zrobić 12 i problem z głowy, ale zrobili 11, więc mam się czego czepiać, prawda? Ale nawet jeśli, to on nauczył Sasuke właśnie Chidori, spoko, ale czego nauczył pozostałych? I zobaczcie, jaki to jest totalny bullshit, jak sobie czytałem, że on chciał im pokazać pracę zespołową i tak dalej, i to się na początku jakby udawało, tylko że i tak ta praca zespołowa została pokazana finalnie może na wojnie, ale przez cały okres, który znamy ich wszystkich, każdy z nich był indywidualny. Jakby Orochimaru trenował Sasuke, Jiraiya trenował Naruto i Tsunade trenowała Sakurę, i każdy z nich, z tej trójki, jakby poszedł w inną stronę, nie mieli w ogóle za bardzo czegokolwiek wspólnego, aż właśnie do wojny, gdzie nagle magicznie drużyna siódma, ej siema, to my teraz będziemy razem tutaj walczyć. Kakashi nie miał tutaj zbyt dużego wpływu na to wszystko, bądźmy szczerzy, no. Czego on ich nauczył na początku? No coś tam pokazał, nie można powiedzieć, że niczego nie nauczył, bo coś tam pokazał, tak? Ale to nie jest, to w ogóle się nie umywa do Asumy, to w ogóle się nie umywa do Jiraiya, do Tsunade nawet, no hej, on nawet swojego najulubieńszego ucznia Sasuke stracił bardzo szybko, zdążył go nauczyć w sumie chyba jednej techniki. Trochę słabo mu to wyszło, ja nie wątpię, że on chciał i tak dalej, i może na final, może początkowo nie chciał, finalnie można powiedzieć, że chciał. I ja bardzo lubię Kakashiego, ale jeżeli patrzymy w kwestii nauczyciela, nie jest on dobry. On bardzo daleko mógłby paść i ja muszę to teraz poskrolować, bo nie pamiętam, ale tak, Kakashi gorszy od Asumy na bank. Od Gaia również jest gorszy od Gaia, od Jiraiya gorszy, od Tsunade gorszy, Sakura nie istnieje tutaj. Kurenai, no postawiłbym ją przed, jego przed Kurenai, także gdzieś tutaj powinien być Kakashi, powiedzmy. No z tą Anko, Yamato również, no tak naprawdę Kakashi w ogóle nie powinien być na drugim miejscu, ani trochę. I prawdopodobnie wiecie, kto jest na pierwszym miejscu i do tego za chwilkę przechodzimy. Miejsce pierwsze to Iruka. Czy się z tym zgadzam? Tak, w sensie. Iruka może nie nauczyć cię Rasengana. Iruka może nie nauczyć cię wyrzucania meteorytów z nieba. Ale on rzeczywiście tak naprawdę ma najcięższe zadanie, bo musi zainteresować tych młodziaków wszystkich, nauczyć ich podstaw, które są najważniejsze, bo bez, nie wiem,
pojęcia żadnego. O kurde, to teraz mój argument jest inwalidą, ponieważ chciałem powiedzieć, że ten, że żeby z jakichś podstaw i tak dalej nie będziesz w stanie kosić tymczasem Naruto, który nie zna podstaw, ale napierdziela Rasengany, więc trochę właśnie jest inwalidą to moje, ten mój argument. Ale rzeczywiście, no on jakby jest podwaliną dla ich wszystkich, nie? W sensie to, że Kakashi mógł trenować, w ogóle można to tak nazwać, Naruto, Sasuke i Sakura, to w sumie trochę dzięki Iruce, nie? On miał największy wpływ na tych początkujących ninja, shinobi, więc on jak najbardziej jest bardzo dobrym nauczycielem, bo uczy podstaw, w sensie to nie jest sam powód, widocznie potrafi je przekazać, skoro no, znamy tą dwunastkę chociaż, nie? Którzy byli dobrzy. Dobrzy. Nie ma takiego słowa jak dobrzy, ale się nauczyłem tego niedawno, więc sorry, bro. W każdym razie to, co mówię, Iruka jest spoko. Naprawdę na pierwsze miejsce tutaj na pewno zasługuje, bo nawet jeżeli patrząc po ilości protegowanych, to on miał ich najwięcej i był surowy nawet, bym powiedział, a nie taki: o, ja tam cię lubię, to ty ze przejdziesz. Niby Naruto na początku nie lubił, ale lubił i tak. Ach, w końcu go przepuścił, ale na początku tego nie zrobił. Nie, że przepuszczę teraz wszystkich, bo jesteście dzieciakami, tylko naprawdę od nich wymagał i nauczył ich właśnie podstaw. No co jest trudniejsze tak naprawdę? Chodzi mi o przykład. No co będzie trudniejsze? No, może weźmy Naruto po prostu. Naruto, który nie potrafi nic, i nauczyć go Hengo do Jutsu. Co jest trudniejsze? To? Czy już nauczyć Naruto, który potrafi przywoływać tego, żaby po prostu, czy Jutsu no Jutsu i tak dalej, i nauczyć go Rasengana? No, pomimo tego, że to jest bardzo ciężka technika, można powiedzieć i tak dalej, no to ten proces jest po prostu małym skokiem, takim małym skokiem, no może większym skokiem, ale no to po prostu jest kolejna rzecz do nauczenia, ale bez podstaw, no to by było trochę trudne do opanowania, chociaż w przypadku Naruto wiadomo, że on może sobie robić co chce, kiedy chce i nie musi mieć to wytłumaczenia, bo to Naruto, jo, jest głupkiem, ale genialny pod względem nauczania siebie samego. Dobra. I co? Czy ta topka była bardzo absurdalna? Może nie aż tak bardzo, ale nie wiem, dlaczego wrzucili tutaj Kakashiego? I zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli byście chcieli zrobić ranking nauczycieli z tego, co jest tutaj, być może ktoś tutaj jeszcze powinien być. O, Orochimaru mogli wrzucić, też był jakby nauczycielem dla Kabuto i Sasuke, bardziej by pasował niż Sakura, ale zobaczcie, że macie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8 maksymalnie osób, można powiedzieć, gdzie tak naprawdę można by wyrzucić Kurenai i wyrzucić Yamato, bo nie ma za bardzo o czym powiedzieć. No w kwestii Yamato może już prędzej coś powiesz. No to zrobili i tak błazenadę, no bo wrzucili Kakashiego jako super nauczyciel, który nie nauczył nikogo nic prawie, ale faworyzacja po prostu to się nazywa chyba. A ja nie wiem. Ja już kończę tą paraolimpiadę. Widzimy się jeszcze kiedyś, może w profesorze, a może nie. Cześć!